Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Bayern zdemolował PSG, pewny awans Bawarczyków. Lewandowski wspierał swój były zespół. Awans AC Milanu po bezbramkowym remisie z Tottenhamem. Czy Thomas Müller zakończy karierę w przyszłym roku? Dobre wieści dla FC Barcelony przed kolejnym meczem z Realem. Zagrają w specjalnych koszulkach? Przyszłość Edena Hazarda w Realu Madryt. Weghorst o geście, który rozwścieczył kibiców Liverpoolu. Ogromna afera z udziałem Kyla Walkera. No i kto wczoraj zagrał według Ciebie najlepiej? Daj znać w komentarzu, a jeżeli nie chce Ci się, standardowo łapa w górę mile widziana. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania! Za nami kolejne mecze rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pojedynek Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain zapowiadał się emocjonująco. Swojemu byłemu klubowi wsparcie okazał Robert Lewandowski, który na swoje story wrzucił zdjęcie z początku meczu. Mbappe w tym spotkaniu zagrał w specjalnie przygotowanych butach, które miały uczcić zostanie najlepszym strzelcem PSG w historii. Najciekawszym momentem pierwszej połowy był błąd Sommera, po którym strzał oddał Vitinha. Bayern miał jednak szczęście, że na posterunku stał De Ligt, który wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki. Paryżanie od 35 minuty musieli radzić sobie bez swojego kapitana Marquinhosa. Brazylijczyk musiał przedwcześnie opuścić boisko. Swoje okazje miał również Bayern. Bliski bramki był Musiala, jednak jego strzał wybronił Donnarumma. W drugiej połowie Bayern stwarzał coraz groźniejsze sytuacje. W pewnym momencie fatalną stratę zanotował Marco Verratti. Piłkę przejął Goretzka, podał ją do Choupo-Moutinga, a napastnik pewnym uderzeniem pokonał Donnarumę. PSG szybko próbowało zdobyć gola, ale po strzale Ramosa fantastycznie interweniował Sommer. Końcowa faza meczu to Bayern nastawiony na kontrataki. Jeden z nich zakończył się sukcesem. Po asyście Cancelo wynik dwumeczu ustalił Gnabry. Bayern w kapitalnym stylu awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. PSG natomiast może już się skupić tylko na krajowych rozgrywkach. Trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat PSG i Champions League to nie jest udany związek. W drugim meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów AC Milan na wyjeździe zmierzył się z Tottenhamem. Pierwsza połowa tej rywalizacji delikatnie mówiąc nie porwała. Na Twitterze nie brakowało negatywnych opinii. Koguty nie wyglądały na zespół, który musi odrabiać jednobramkową stratę. W drugiej połowie działo się więcej, jednak ostatecznie żadna bramka nie padła. Bliski wyrównującego gola w doliczonym czasie gry był Harry Kane, jednak piłkę po jego strzale skutecznie odbił Maignan. Dzięki bezbramkowemu remisowi do ćwierćfinału Ligi Mistrzów awansował AC Milan. Odnotujmy jeszcze rozegranie zaległego meczu 19. kolejki polskiej Ekstraklasy. W nim Wisła Płock wygrała 1-0 z Wartą Poznań. Europejskie puchary nie zatrzymują się. Już dziś pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W ramach Ligi Europy najciekawiej zapowiadają się pojedynki Sportingu z Arsenalem, Juventusu z Freiburgiem oraz Manchesteru United z Betisem. Możemy mieć nadzieję, że w meczu kanonierów zobaczymy na boisku Jakuba Kiwiora. Z perspektywy polskiego kibica najbardziej czekamy na mecz Lecha Poznań z Jurgården. Ciekawie może być również w Brukseli, gdzie Anderlecht zmierzy się z Villarrealem. Czy legenda Bayernu Monachium wkrótce zakończy profesjonalną karierę? Mowa tutaj o Thomasie Müllerze, który od bardzo wielu lat jest piłkarzem bawarskiego klubu. 33-latek wciąż jest ważnym elementem zespołu mistrza Niemiec. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku. Sam Bayern jest skłonny na przedłużenie współpracy, jednak Müller może mieć inne plany. Jak informuje Sport Bild, Thomas latem przyszłego roku może zakończyć karierę. Miałoby do tego dojść po Mistrzostwach Europy, które zostaną rozegrane na niemieckich boiskach. Według niemieckich mediów niektóre platformy streamingowe już kontaktowały się z Niemcem, aby nakręcić dokument o jego karierze. Wielkimi krokami zbliża się kolejne El Clasico, tym razem w ramach La Ligi. Dokładnie 19 marca o godzinie 21 rozpocznie się rywalizacja na Camp Nou pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt. Na ten mecz przygotowane zostały specjalne koszulki, w których zagra Duma Katalonii. Według informacji RAC UNO przednia część stroju będzie przeznaczona dla katalońskiej piosenkarki Rosalii. Tutaj jednak nie ma jeszcze pewności, jak ostatecznie będzie wyglądał trykot. Jeżeli chodzi o aspekty sportowe, to w meczu będzie mógł wystąpić Ronald Araujo. Piłkarz w ostatnim meczu przeciwko Walencji zobaczył czerwoną kartkę. Komitet do spraw rozgrywek ukarał obrońcę karą jednego meczu zawieszenia. Zatem Xavi nie będzie mógł skorzystać z Araujo 12 marca w meczu przeciwko Atletikowi. 24-latek wróci na ligowy klasyk tydzień później. Do gry wrócić ma także Robert Lewandowski. Według katalońskiego sportu Polak ma być gotowy już na mecz z Atletikiem Bilbao. Co ciekawe, może wyjść od razu w pierwszym składzie. Duma Katalonii z pewnością czeka na powrót Lewego. Pozycja Kyliana Mbappe w Paris Saint-Germain jest coraz mocniejsza. Francuz jest kluczowym piłkarzem PSG.
Ostatnio jednak pojawiły się informacje o niezadowoleniu Mbappe ze swojej sytuacji w klubie. Zdaniem L'Équipe sytuacja ta ma się zmienić. Sprzedaż Kyliana latem jest absolutnie wykluczona. Latem z klubu mogą odejść zarówno Messi, jak i Neymar, co jeszcze mocniej może ugruntować pozycję Kyliana w klubie. Ma on zostać liderem nowego projektu, który miałby się zacząć w przyszłym sezonie. Obecna umowa Mbappe z PSG obowiązuje do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Czas pokaże, czy Kylian zdecyduje się na dłuższą współpracę z mistrzem Francji. Eden Hazard nie ma zamiaru odchodzić z Realu Madryt. Takie informacje podał ostatnio angielski The Athletic. Belg jest chyba największym niewypałem transferowym królewskich ostatnich lat. Piłkarz, który miał zastąpić Cristiano Ronaldo, ani przez chwilę nie nawiązał do osiągnięć Portugalczyka. Hazard obecnie zarabia najwięcej na Estadio Santiago Bernabeu, dlatego nie ma zamiaru rezygnować z umowy. Poza tym Eden i jego rodzina czują się dobrze w Madrycie, o czym donosi The Athletic. Królewscy zatem jeszcze przez ponad rok będą musieli płacić Hazardowi, który raczej nie będzie filarem zespołu. Od lipca 2019 roku Belg rozegrał zaledwie 73 spotkania, w których strzelił 7 bramek i zanotował 11 asyst. PSG będzie musiało zapłacić spore pieniądze swojemu byłemu piłkarzowi. Mowa tutaj o Atemie Benarfie, który zawodnikiem paryskiego klubu był w latach 2016-2018. W swoim drugim sezonie Francuz nie rozegrał ani minuty. Z tego względu Ben Arfa oskarżył PSG o to, że przez odstawienie go od składu nie otrzymał premii za osiągane wyniki przez klub. Atem domagał się 8 milionów euro od klubu. Sąd co prawda postanowił przyznać piłkarzowi rację, jednak zasądził mu jedynie 100 tysięcy euro. Bardzo dobre informacje docierają do nas z Belgii, gdzie jeden z naszych rodaków został nagrodzony. Chodzi o Karola File, który w styczniu został wypożyczony z francuskiego Strasburga do belgijskiego Zulte Waregem. Polak został piłkarzem podstawowego składu i gra na zadowalającym poziomie. File spisuje się na tyle dobrze, że został wybrany przez kibiców na piłkarza miesiąca. Kto wie, być może Karol, będący w dobrej dyspozycji, będzie mógł liczyć na powołanie od Fernando Santosa na najbliższe zgrupowanie. Portugalski selekcjoner może być również zadowolony z informacji, które napływają do nas z Włoch. Początkowo wydawało się, że napastnik Juventusu nie weźmie udziału w marcowym zgrupowaniu kadry. Pojawiły się jednak nowe informacje. Według doniesień Tutto Sport rehabilitacja Milika przebiega nadzwyczaj dobrze. Jest nawet szansa, że piłkarz zagra w meczu przeciwko Interowi Mediolan, który jest zaplanowany na 19 marca. Miejmy nadzieję, że w tych doniesieniach jest ziarenko prawdy i Milik faktycznie pojawi się na pierwszym zgrupowaniu pod wodzą Santosa. Piłkarz Manchesteru United postanowił się wytłumaczyć z gestu, który rozwścieczył kibiców. W trakcie niedzielnej rywalizacji Liverpoolu z Manchesterem United, Wout Weghorst postanowił dotknąć legendarny napis "This is Anfield". Za ten gest Holendrowi się mocno oberwało. Teraz napastnik postanowił się z tego wytłumaczyć. Z gry w reprezentacji Holandii wiem, że przed każdym spotkaniem na Anfield Virgil van Dijk dotyka tę ramkę. Swoim kontrowersyjnym ruchem dłoni chciałem go jedynie od tego powstrzymać, aby wyprowadzić go z równowagi przed meczem. W Anglii wybuchła afera z udziałem piłkarza Manchesteru City. The Sun donosi, że Kyle Walker pod wpływem alkoholu miał się dopuścić publicznego obnażania oraz molestowania jednej z kobiet. W sieci opublikowane zostało nagranie z kamer, na których widać reprezentanta Anglii. W tej sprawie angielska policja postanowiła wszcząć śledztwo. Walkerowi mogą grozić nawet 2 lata więzienia. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!